Decyzja w tej sprawie w Koalicji Obywatelskiej jeszcze nie zapadła. PiS chce, żeby referendum było 15 października, w tym samym dniu, co wybory parlamentarne. Takie są wiadomości Radia Z. Dobry pomysł, ale nie można go wprowadzać tak nagle, mówią specjaliści od wojskowości o propozycji prezydenta. Andrzej Duda chce przywrócenia dowództw rodzajów wojsk i powołania dowództwa sił połączonych. Według Marka Świerczyńskiego, eksperta Polityki Insight, powinno się to dokładniej przedyskutować. Czy tak poważną zmianę należy dokonywać na ostatnich posiedzeniach Sejmu kończącej się kadencji, w sytuacji rozbuchanych emocji? Myśli pan, że to będzie wprowadzone jeszcze w tej kadencji Sejmu? No, miało to trafić na to posiedzenie Sejmu, które jest w tym tygodniu. Nie trafi. No, prezydent się wypowiadał i też szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w taki sposób, jakby te papiery były gotowe do przesłania do Sejmu. Ocenia ekspert w rozmowie z reporterem Radia Z Jackiem Czarneckim. Teraz najważniejsza polityczna rozmowa poranka. Iwona Kutyna i gość Radia Z. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Razem ze mną Rafał Bochenek, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pani redaktor, dzień dobry państwu. Jak po długim weekendzie odpoczął pan trochę? No, na pewno to była okazja do tego, żeby trochę spędzić więcej czasu z rodziną, bo jednak w ostatnich miesiącach było trochę gorzej z tą możliwością spędzenia wspólnego czasu, ale dzisiaj już wracamy z pełnym wigorem do pracy. No właśnie, za półtorej godziny konferencja Prawa i Sprawiedliwości. O czym będziecie mówić? No to już taka tradycja nasza wspólna z rzecznikiem rządu, panem Piotrem Millerem, że wspólnie przed Sejmem organizujemy taką konferencję, gdzie zapowiadamy te najważniejsze inicjatywy legislacyjne, które będą podejmowane na danym posiedzeniu Sejmu. Też będzie mały akcent kampanijny w związku z pewną inicjatywą naszego sztabu Zjednoczonej Prawicy i dlatego serdecznie państwa zapraszam na 9.30 do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej. No właśnie, dziś, jutro posiedzenie Sejmu, o referendum także, o tym za moment, ale także, o czym już wiemy, do Sejmu trafił projekt uchwały w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. Pozwolę sobie zacytować jedno zdanie. Rzeczpospolita Polska wszelką obcą ingerencję w polski proces wyborczy uznaje za akt wrogi wobec państwa polskiego i będzie ją zdecydowanie zwalczać. W jaki sposób? No, przede wszystkim ten sprzeciw ma pokazać kierunek działania państwa polskiego. To znaczy nie możemy sobie pozwolić na to, aby jacykolwiek politycy w sposób tak ordynarny, jak zrobił to Manfred Weber z Europejskiej Partii Ludowej, de facto szef Donalda Tuska, sugerował, kogo należy w Polsce zwalczać, gdzie należy tworzyć, jaką należy tworzyć zaporę, przeciwko jakiej partii legalnie funkcjonującej w polskim demokratycznym porządku prawnym, partii, która w sposób transparentny działa, partii, która od wielu, wielu lat w Polsce wygrywa wybory demokratycznie i te europejskie, i do Sejmu, Senatu. W związku z tym na pewno ta wypowiedź jest niedopuszczalna, ale takich wypowiedzi przecież ze strony niemieckich polityków mieliśmy dużo więcej, bo to nie tylko Manfred Weber mówił o zwalczaniu Prawa i Sprawiedliwości i o tym, że jesteśmy wrogim przeciwnikiem, ale mówili również inni politycy niemieccy, na przykład pani Barley, która mówiła o tym, że Polskę i również Węgrów należy zagłodzić. No, tego typu wypowiedzi są niedopuszczalne i to nie pierwsza tego typu wypowiedź z ust polityka niemieckiego. To ma nieco szerszy kontekst też, pani redaktor, bo biorąc pod uwagę chociażby to namaszczenie, jakiego doznał na konwencji czy na spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk z ust pani Ursuli von der Leyen, to pokazuje, że jednak Niemcy mają pewien interes w tym, aby to właśnie Donald Tusk w Polsce zasiadł na fotelu premiera, bo to właśnie ona wtedy na tej konwencji, która się odbywała, zasugerowała, iż Donald Tusk możliwie szybko powinien wrócić do kraju i oczywiście zawalczyć o fotel premiera. Może go ceni po prostu jako polityka i dyplomatę i dlatego tylko i wyłącznie taka sugestia. No pewnie Niemcy na pewno cenią Donalda Tuska, to o tym doskonale wiemy, że Donald Tusk jest ceniony bardzo przez Niemców, nie bez kozery dostał stanowisko szefa Rady Europejskiej. Również to stanowisko zostało prolongowane na kolejną kadencję, bo ja przypomnę, że rząd polski w imieniu polskich obywateli oprotestował tę kandydaturę wtedy, kiedy ta kadencja Donalda Tuska na fotelu szefa Rady Europejskiej miała być przedłużona. A krajem, który wysunął i popierał tę kandydaturę, byli de facto Niemcy pod kierunkiem pani kanclerz Angeli Merkel. To pokazuje, że jednak jest politykiem wygodnym dla Niemców i politykiem, który będzie na pewno wobec Niemców uległy. Tak zachowywał się wtedy, kiedy był szefem Rady Europejskiej, wtedy, kiedy na przykład była prowadzona ta polityka zła
zła, szkodliwa polityka otwartych drzwi, multikulti w zakresie nielegalnej imigracji. Tak również zachował się wtedy, kiedy był szefem polskiego rządu. Może warto zatem w takim razie wrócić do opcji, zresztą to jest pytanie, które wraca od naszych słuchaczy, żeby taka debata z Manfredem Weberem jednak się pojawiła. Ja wiem, że tutaj nie było odpowiedzi albo była negatywna odpowiedź, kiedy premier Morawiecki zaproponował takie właśnie spotkanie. Pan Weber zasugerował, żeby w debacie wziął udział jego reprezentant w Polsce, czyli pan Donald Tusk, to też jest znamienne. No, pytanie, dlaczego chciał, no ale to może, zawsze można by było wyjaśnić, jeśli do takiej debaty by doszło i czy w takim razie istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że do tej propozycji wrócicie, żeby jednak pewne kwestie sobie wyjaśnić. Dobrze, my na pewno chcielibyśmy debatować z panem Weberem, bo lepiej rozmawiać z mocodawcą niż z jakimś tutaj, z jakąś marionetką, prawda, lub reprezentantem, który niekoniecznie będzie podejmował decyzję, a Donald Tusk na pewno słucha się Berlina, nieraz o tym, nieraz to mogliśmy zobaczyć, obserwując jego zachowanie. W związku z tym nie od dziś również wiemy, jak bardzo newralgicznie i nerwowo reagują politycy Platformy Obywatelskiej na pytania referendalne, które chcemy zadać, bo również przecież to dotyczące wyprzedaży majątku państwowego, bo o to również chcemy zapytać w jednym z pytań referendalnych. Wiemy, że najbardziej oburzyło prasę niemiecką, że to pytanie uderza w politykę niemiecką. No to też jest bardzo, bardzo znamienne. Wiemy, że Platforma Obywatelska również kontestuje te pytania. No w tym kontekście myślę, że każdy już sobie może dopowiedzieć, o co chodzi. Ale dlaczego referendum akurat teraz, skoro na ten wątek już zeszliśmy razem z wyborami? No przede wszystkim ze względów organizacyjnych. Na pewno to będzie łatwiejsze do przeprowadzenia, zwłaszcza, że komisje de facto będą już powołane, będą już funkcjonowały. Będzie to na pewno, nie będzie to aż tak kosztowne, jak byłoby to w przypadku oddzielnego procesu referendalnego, bo to w jakimś dosłownie minimalnym stopniu zwiększa koszty związane z przeprowadzeniem właśnie tego referendum, a chcielibyśmy na pewno, żeby Polacy mieli możliwość wypowiedzenia się w sprawach istotnych z ich punktu widzenia. My w ostatnim panie czasie... Rzeczniku, istotne pytania z punktu widzenia nas Polaków, to dzisiaj chyba bardziej dotyczą, nie wiem, drożyzny, dostępu do służby zdrowia, edukacji, równości i tak dalej, a nie wyprzedaży państwowych majątków. No wie pani, my w ostatnich tygodniach jeździliśmy po Polsce, spotykaliśmy się z Polakami, rozmawialiśmy o różnych rzeczach i to właśnie z ust Polaków słyszeliśmy, że te problemy są dla nich istotne. Polacy się obawiają, że gdyby, nie daj Bóg, opozycja doszła do władzy, mogłoby dojść do jakichkolwiek tutaj zmian, jeżeli chodzi o te kluczowe kwestie z punktu widzenia chociażby bezpieczeństwa państwa polskiego, jak kwestia zapory na granicy, kwestia nielegalnej imigracji. To również kwestia bezpieczeństwa naszych przecież obywateli. No to w takim razie jak się rząd w wielu krajach zachodniej zachowa Prawa i Sprawiedliwości, Europy, jeśli to referendum nie po waszej myśli przebiegnie? Zlikwidujecie mur na granicy? Nie, no właśnie panie redaktor, znaczy my jesteśmy gwarantem tego, jako Prawo i Sprawiedliwość i obóz Zjednoczonej Prawicy, że żadnych decyzji wbrew polskiemu społeczeństwu na pewno nie podejmiemy. A wiemy doskonale, że Polacy mają określone, wyrobione zdanie, natomiast w procesie referendalnym, jeżeli weźmie udział co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania, to wiemy doskonale, że jego wyniki będą wiążące dla każdej władzy. I chodzi o to, aby nigdy, czy to być może po tych wyborach parlamentarnych, czy za 4 kolejne lata, czy to jeszcze za kolejne 4, czyli za 8 lat, jeżeli ktokolwiek by chciał majstrować przy tych sprawach związanych właśnie z bezpieczeństwem polskich obywateli, jak nielegalna migracja, zgodzić się na ten przymusowy dyktat ze strony Brukseli, czy podnieść znowu ktoś zechciał wiek emerytalny dla Polek i Polaków, to referendum ma możliwość zablokowania tego typu decyzji w sposób prewencyjny. Dlatego zachęcamy serdecznie wszystkich do tego, aby wziąć udział w tym referendum i aby zagłosować w jakikolwiek sposób wyrazić swoje zdanie. Na tym polega właśnie demokracja. Chcemy, by to Polacy decydowali w tych sprawach kluczowych, a niewątpliwie te sprawy, które zostały postawione w tym referendum, są sprawami ważnymi, bo my te kwestie omawialiśmy i te sprawy poruszaliśmy na wielu spotkaniach, które odbywały się w różnych zakątkach Polski. Ale to w takim razie też doskonale wiecie, na pewno, skoro badaliście, rozmawialiście, jeżdżąc po Polsce z Polakami, jakie są reakcje Polaków na tego typu pytania i jakich odpowiedzi można się spodziewać? No to po co referendum? No referendum, wiemy, ja już wyjaśniłem. Jesteśmy za, jesteśmy przeciw, popieramy, nie popieramy. No wie panie, ale no, Polacy też byli przeciwko temu, aby rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u podnosił wiek emerytalny do 67 roku życia. Wyrażali to wielokrotnie, nawet były określone inicjatywy w tym zakresie obywatelskie podejmowane i mimo wszystko rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u zbagatelizował to. A biorąc udział w tym referendum, Polacy mają prawo, mają
mają możliwość wyrażenia swojego zdania i jeżeli to referendum będzie wiążącym referendum, zwiąże ręce każdej władzy i uniemożliwi podniesienie tego wieku wbrew woli obywateli. Ale jeżeli obywatele będą za podniesieniem wieku emerytalnego, to podniesiecie? Należy słuchać głosu obywateli. Czyli rozumiem, że... Zawsze należy słuchać głosu obywateli, natomiast my jesteśmy gwarantem tego, że ten wiek będzie utrzymany na pewno w tych ryzach, w których jest obecnie. My podnosić wieku emerytalnego nie będziemy. Wirtualna Polska napisała, że po to, by Mariusz Błaszczak mógł zaprezentować pytanie dotyczące bezpieczeństwa, PiS zrezygnowało z pytań m.in. o lasy, zakres kompetencji Unii Europejskiej oraz politykę rolną. Także planowane były pytania o walutę euro i reparacje wojenne od Niemiec. Skąd zatem taki, a nie inny wybór tych, a nie innych pytań i kwestii? No i kto je w ogóle wymyślał, te pytania? Nie, no właśnie mówię, to są sprawy, panie redaktor, to są sprawy, które były stawiane... No tych wątków na, jest dużo więcej. Nie wiem, ale pewnie można byłoby postawić kilka kolejnych pytań, bo rzeczywiście tych spraw takich piekących i poruszających opinię publiczną jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast, tak jak powiedziałem, to są te cztery sprawy, które najczęściej pojawiały się w tych dyskusjach, które odbywaliśmy z Polakami. My jesteśmy obozem politycznym, które słucha polskich obywateli. Mamy też pewne kierunki polityczne, które wyznacza nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński, kierownictwo naszej partii. I mamy program i tego programu po prostu się trzymamy. Jeżeli obiecaliśmy obniżenie wieku emerytalnego, to ten wiek emerytalny został obniżony i Prawo i Sprawiedliwość absolutnie tego wieku podnosić nie będzie. Jeżeli obiecujemy, że nie zgodzimy się na dyktat przymusowej relokacji, to również tego zdania się trzymamy i to referendum daje możliwość zabezpieczenia Polaków właśnie przed ewentualnymi niekorzystnymi decyzjami w tym zakresie ze strony ewentualnych innych partii opozycyjnych, które mogłyby dojść ewentualnie do władzy. Panie Mam nadzieję, że oczywiście tak nie nastąpi, ale tak jak mówię, to referendum ma możliwość zagwarantowania Polakom swoich praw, dlatego niech Polacy zdecydują. Rafał Bochenek jest razem z nami. Przenosimy się do internetu, radioz.pl, YouTube i Facebook i tam ciąg dalszy naszej rozmowy. To jest gość Radia Z. Rafał Bochenek, przypominam, jest razem z nami. Ja jeszcze pozwolę sobie wrócić do tego referendum, bo naprawdę, panie rzeczniku, trudno mi uwierzyć, że pytając wszystkich Polaków, też rozmawiam z różnymi ludźmi, że okej, kwestia bezpieczeństwa absolutnie jak najbardziej, biorąc pod uwagę to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to, co się dzieje na Białorusi, Wagnerowcy i tak dalej, absolutnie tak, ale z drugiej strony, że nie ma pytań i kwestii, jak rozmawiacie z Polakami, oni mówią, jest drogo, jest drożyzna, jest inflacja, nie stać mnie na to, emerytura jest za niska, nie wiem, martwię się, jaka przyszłość czeka moje dziecko, czy tutaj edukacja i tak dalej, i tak dalej. Nie wierzę, że te tematy się nie pojawiają i one nie są ważne, jeśli nie najważniejsze. Ale oczywiście, to pytanie, jeżeli chodzi o sprawę inflacji, to jak proponowałaby pani, aby takie pytanie brzmiało? Wiemy doskonale, że inflacja jest czynnikiem, który wynika z pewnych zdarzeń zewnętrznych, wojny, z polityki surowcowej, światowej i tak dalej i wpływu jakby działań tutaj Rosji na ten rynek surowcowy i dostępu do gazu, prawda, ropy i tak dalej, i tak dalej. I z tym zmaga się tak naprawdę cała Unia Europejska i my robimy wszystko jako obóz Zjednoczonej Prawicy. Dla nas kierunek jest tutaj jasny. Tę inflację należy jak najszybciej zdusić, jak najszybciej obniżyć i rzeczywiście kolejne odczyty GUS-owskie z miesiąca na miesiąc pokazują, że polityka Prawa i Sprawiedliwości się sprawdza i przynosi konkretne efekty. Inflacja już jest znacząco niższa w porównaniu do tej, z którą mierzyliśmy się jeszcze kilka miesięcy temu. Natomiast w całej tej polityce i tym działaniu, które podejmowaliśmy jako obóz Zjednoczonej Prawicy, chodziło o to, aby przeprowadzić Polaków suchą stopą przez ten wielki kryzys, z którym zmagał się tak naprawdę cały świat i cała Europa, aby nie doprowadzić do jakiegoś wystrzału bezrobocia, tak jak to ma miejsce na przykład w wielu krajach zachodniej Europy. Mam tutaj na myśli chociażby Hiszpanię, kilkunastoprocentowe bezrobocie. W wielu innych państwach zachodniej Europy, nawet we Francji jest to bezrobocie dużo wyższe aniżeli w Polsce. Polska jest tutaj akurat liderem, jeżeli chodzi o wskaźnik bezrobocia. Historycznie największa liczba Polaków jest czynnych zawodowo, czynnie pracuje. W związku z tym z jednej strony oczywiście mamy inflację, którą stopniowo oczywiście staramy się zdusić, z drugiej strony oczywiście utrzymujemy miejsca pracy, a jeszcze na trzecią nogę można powiedzieć, szanowni państwo, że też te wszystkie działania, które podejmujemy, mają zmitygować te negatywne właśnie skutki ogólnoświatowego kryzysu. Dlatego były wdrażane tarcze antykryzysowe, tarcze, które miały być wsparciem dla przedsiębiorców, dla Polaków, różnego rodzaju mrożenie chociażby ceny energii elektrycznej. To również przecież będzie stawało na Sejmie podczas tego posiedzenia
zwiększamy limit, który będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, ale również przedsiębiorcom z obniżoną tak naprawdę ceną energii elektrycznej. Robimy to po to, aby przeprowadzić przez ten trudny czas polskich obywateli, polskich przedsiębiorców w miarę suchą stopą. Nie zostawiamy ludzi na pastwę losu, bo proszę sobie przypomnieć, panie redaktor, jak to wyglądało wtedy, kiedy mieliśmy kryzys finansowy w Polsce, wtedy, kiedy rządził Donald Tusk, Platforma Obywatelska i PSL. Zaciskanie pasa, podniesienie wieku emerytalnego, zabranie Polakom z otwartych funduszy emerytalnych 150 miliardów złotych i tak de facto przejedzenie tych pieniędzy. Nic z tych pieniędzy ludzie kompletnie nie mieli. Ponadto jeszcze przypomnijmy sobie tą grabierczą prywatyzację, którą prowadziła Platforma Obywatelska na czele z Donaldem Tuskiem. Prawie 60 miliardów z prywatyzacji. Gdzie są te pieniądze? No gdzie są te pieniądze? No, pieniądze zostały zabrane, czy to z prywatyzacji, czy z OFE, i nic z tego nasi rodacy nie mieli. Nie było na nic kompletnie, na żadną wyprawkę dla dziecka, na żadne świadczenia społeczne, na żadne sensowną waloryzację dla emerytów. No, ja pamiętam, jak nawet moja babcia miała waloryzację na poziomie 4-5 zł rocznie. No to jest kpina, ponieważ nawet sama się śmiała, że jak się opłaca ZUS-owi wysyłać informacje z decyzją waloryzującą jej emeryturę na kwotę 5 zł, podczas gdy sam znaczek na ten list informujący kosztował 7-8 zł. No ale dzisiaj bodajże Gazeta Wyborcza pisze o tym, że pieniądze z prywatyzacji mają iść na polską armię i to są te pieniądze, jakieś tam zasoby, które wykorzystywane są przez dzisiaj rządzących do tego, żeby chociażby częściowo uzbroić armię polską. Panie redaktorze, my środki, jeżeli chodzi o kwestię zbrojenia polskiej armii, zwiększyliśmy oczywiście nakłady na polską armię. Środki, które będą przeznaczone na polską armię i dozbrajanie tak naprawdę polskich żołnierzy, pozyskujemy z różnych źródeł. Między innymi chociażby będą to źródła kredytowe, bo po to jest utworzony Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Będą uruchamiane różne inne instrumenty finansowe po to, by właśnie umożliwić to finansowanie. Natomiast wiemy doskonale, że ta masowa prywatyzacja, wyprzedaż majątku wspólnego, państwowego miała miejsce właśnie za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL. Czy faktycznie rząd Prawa i Sprawiedliwości przymierza się do tego, żeby podziękować ministrowi Błaszczakowi, że Antoni Macierewicz ma go zastąpić? Takie się pojawiły informacje, szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział o tym, że w kuluarach pewnie sejmowych słychać takie informacje. Znaczy, widzę, że ta wczorajsza defilada to było pożegnanie. Za dużo żyje plotkami, niech osadzi się w realnej polityce i niech zajmie się tym, czym naprawdę czego oczekiwaliby od niego Polacy. Myślę, że próbuje wrzucać jakiś kamyczek do ogródka tutaj Prawa i Sprawiedliwości pan Kosiniak-Kamysz, natomiast myślę, że dużo ma więcej problemów we własnych szeregach i niech się najpierw zajmie tym, co się dzieje w jego partii. Na pewno żadnych zmian w tym zakresie nie będzie. Przed wyborami. Nie planujemy. Wracając jeszcze na sekundę do referendum, dlaczego ta kampania referendalna już się zaczęła i trwała przez jakiś czas, biorąc pod uwagę kolejne pytanie, które poznawaliśmy, skoro dopiero dzisiaj tak naprawdę Sejm się zajmie wnioskiem o referendum? No ale nie za bardzo rozumiem to pytanie, to znaczy mielibyśmy nie informować Polaków z wyprzedzeniem o tym, w którym kierunku chcielibyśmy, aby... No bo teoretycznie nie wiadomo, czy referendum będzie, no nie wiemy, jak Sejm zagłosuje. Znaczy, znając arytmetykę, oczywiście możemy się spodziewać, ale... To na tym polega właśnie demokracja, oczywiście, że wszystko zależy od głosowania sejmowego, natomiast wierzę w to, że to referendum rzeczywiście się odbędzie. Takie pytania zostały postawione kilka dni wcześniej, teraz mamy je oczywiście zmaterializowane w postaci konkretnej uchwały, która jest przygotowana przez rząd Zjednoczonej Prawicy i będzie to podlegało rozpatrzeniu podczas tego posiedzenia. Chcielibyśmy na pewno, aby to referendum się odbyło i my jako obóz Zjednoczonej Prawicy będziemy do tego dążyć. Natomiast jak się zachowają poszczególni posłowie? Ja wierzę w to, że wszyscy zagłosujemy ramię w ramię. Zresztą nic nie wskazuje na to, aby ktokolwiek miał się tutaj wyłamywać. No, ale pojawiają się głosy opozycji. Wręcz wierzę w to i mam taką nadzieję, że politycy opozycji będą chcieli się również nad tymi sprawami pochylić, bo skoro uważają, że zgadzają się z nami i tak naprawdę te kwestie nie budzą wątpliwości, no to dlaczego tego właśnie nie poddać pod osąd Polaków, tak aby Polacy ostatecznie przesądzili te sprawy, tak aby żaden rząd nigdy nie podjął decyzji wbrew ich woli. No ale pojawiają się głosy, niektórzy politycy namawiają do bojkotu referendum.
Chociażby no, wspomniany Władysław Kosiniak-Kamysz. No wie pani, to generalnie pokazuje, że te wszystkie frazesy, które słyszeliśmy przez lata o demokracji, o konstytucji, o woli narodu i tak dalej, to są tylko puste słowa. To jest potok słów kompletnie nic nieznaczących, które nie mają żadnego odzwierciedlenia i przełożenia na politykę tak naprawdę tych partii opozycyjnych, bo gdy przychodzi znowu do konkretów, tak było zawsze, czy to z ich programami, jedno mówili w kampaniach, zupełnie co innego robili po wyborach. Tak samo przez ostatnie 8 lat słyszeliśmy demokracja, konstytucja. Okazuje się, że nie, że tutaj nie, absolutnie nie chodzi o demokrację. Jak mówimy, oddajmy głos ludziom, niech Polacy zdecydują, oni mówią, absolutnie nie, Polacy nie mają prawa decydować. No, wydaje mi się, że to nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że referendum w dniu wyborów ma zachęcić do tego, żeby elektorat Prawa i Sprawiedliwości, jednak mówiąc kolokwialnie, ruszył się z domu i poszedł przy okazji zagłosować i wziąć udział w wyborach. No wie pani, akurat ten argument mi kompletnie nie przekonuje, bo ja przypomnę, że ustawa o referendum ogólnokrajowym to jest ustawa, która powstała w 2003 roku, a wtedy przypomnijmy, kto rządził. SLD-PSL. I w tej właśnie ustawie jest zapisana możliwość zorganizowania referendum ogólnokrajowego w dniu wyborów. To są właśnie te ugrupowania, które przesądziły tę sprawę. Również przecież partia pana Władysława Kosiniaka-Kamysza pracowała nad tymi rozwiązaniami. I projektując tego typu zapisy w tejże właśnie ustawie. Także ten akurat argument ze strony polityków właśnie partii opozycyjnych, zwłaszcza lewicy, zwłaszcza PSL-u, jest kompletnie argumentem chybionym, zwłaszcza, że to oni właśnie przygotowali rozwiązania legislacyjne, które umożliwiają przeprowadzenie referendum w dniu wyborów, czy to parlamentarnych, czy prezydenckich, czy wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kiedy pokażecie swoje listy? Kiedy będą znane nazwiska? Myślę, że wkrótce. Wkrótce to jest pojęcie bardzo szerokie. No, rzeczywiście jest to pojęcie bardzo szerokie, ale też ograniczone terminami ustawowymi, bo do 6, jak dobrze pamiętam, września jest obowiązek zarejestrowania list, także na pewno przed 6 września te listy będą oczywiście zaprezentowane. Wiem, że kierownictwo partii już powoli pochyla się rzeczywiście nad poszczególnymi propozycjami kandydatów do poszczególnych okręgów i rzeczywiście jest taka konsultacja przeprowadzona kuluarowa wewnątrz kierownictwa. Natomiast zapewne wszystkie te decyzje zapadną w najbliższych dniach. No, to wynika chociażby z kalendarza wyborczego. A ile będzie kampania was kosztować? No na pewno będziemy chcieli wykorzystać te limity, które są ustawowo dozwolone i zamierzamy oczywiście z tych limitów skorzystać. Natomiast wie pani, no pewnie tyle, ile inne partie wydamy na te kampanie, czyli wszystko zgodnie z przepisami prawa. Tak zawsze było zresztą, bo Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie miało problemu z rozliczaniem swoich kampanii. Zawsze nasze sprawozdania były akceptowane w przeciwieństwie naszych oponentów politycznych, bo przypomnijmy chociażby pana Petru, Nowoczesną, prawda, problemy z finansami, wielki ekonomista podobno, a jednak mimo wszystko własną partię. No ile dobrze pamiętam, partię, Solidarna Polska też miała problemy. Własną partię, ja jestem rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości i mówię o Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast pan Hołownia również nie do końca wiem, jak jest finansowany. Różne stowarzyszenia, fundacyjki, jakieś przelewy, prawie 10 podobno milionów zgromadzonych na różnych kontach. A partia wykazuje w sprawozdaniach pod wszystkimi tytułami, we wszystkich rubrykach 0 złotych. Te sprawozdania są kontestowane przez sądy. Podobno pan Hołownia miał się odwoływać gdzieś wyżej. Nie wiem, czy takie odwołanie zostało złożone, no ale sądy jednoznacznie w uzasadnieniu swoich decyzji wskazują, że taki sposób funkcjonowania pana Hołowni godzi w fundamenty demokratycznego państwa. A pikniki 800+ to nie jest obejście oficjalnej kampanii i właśnie kosztów związanych z oficjalną kampanią? Nie, rząd ma prawo prowadzić kampanie informacyjne. Tak samo było również za Donalda Tuska, Ewy Kopacz, którzy również podejmowali szereg inicjatyw. Zresztą te pikniki 800+, ja rozumiem, że są najbardziej atakowane nie dlatego, że one się odbywają, tylko podejrzewam, że dlatego, że mówią o programie, który rzeczywiście wydobył wiele polskich rodzin z ubóstwa i to najbardziej dzisiaj boli polityków opozycji. Wiemy doskonale, jakie mają nastawienie do tego programu i to wcale nie chodzi o pikniki. Chodzi o to, żeby o tym programie 800+ nie mówić. Tylko o tym programie podczas tych pikników jest najmniej, a najwięcej jest o atakowaniu Donalda Tuska. A to nie. To, ale kto tak atakuje? Ja, wie pani, Jarosław Kaczyński. Ale to pan premier Jarosław Kaczyński nie kojarzy, że był na jakiś pikniku
800+, bo to są dwie różne inicjatywy. Te inicjatywy, w których bierze udział pan premier Jarosław Kaczyński, to są pikniki partyjne, wakacyjne, te, które zawsze robiliśmy wielokrotnie już w kampaniach parlamentarnych i one są rzeczywiście finansowane z pieniędzy partyjnych, w tym również ze składek członkowskich, składek parlamentarzystów i tak dalej. To wszystko jest, no bo wszyscy jesteśmy członkami Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jeżeli chodzi o pikniki partyjne, w których bierze udział nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński, natomiast pikniki 800+, to są pikniki organizowane przez rząd, otwarte również dla polityków opozycji. Serdecznie zapraszam również na te pikniki polityków Platformy, PSL-u, Lewicy, bo to są pikniki, w trakcie których omawia się politykę społeczną rządu. Polacy zgłaszają swoje sugestie, uwagi co do tego, co należy poprawić, zmienić, gdzie ewentualnie jeszcze przygotować jakieś rozwiązania legislacyjne. I dlatego ja kompletnie nie łączę tych dwóch spraw, zwłaszcza, że to są sprawy zupełnie dwie odrębne. Tu mamy do czynienia z inicjatywą rządową, akcją informacyjną, zresztą nie pierwszą w tym zakresie, a to, o czym pani mówi, o wystąpieniach naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, to jest inicjatywa partyjna, która jest rzeczywiście rozliczana z pieniędzy partyjnych. Natomiast jeżeli chodzi już o samo atakowanie, to myślę, że tutaj Donald Tusk ma dużo więcej na sumieniu i tutaj bym powiedział, że nasz lider jest mocno pieszczotliwy. Oho, piknik wojskowy w Uniejowie. Jarosław Kaczyński powiedział, że lider PO to personifikacja zła w Polsce. No wie pani, no czym nazwać, znaczy jak określić sytuację, kiedy 15% polskiego społeczeństwa nie ma pracy? Ci, którzy pracują, pracują za 1500 zł brutto na rękę miesięcznie. Matki z dziećmi nie było stać na to nie jednej, tylko prawie 3 milionów, bo prawie tyle wynosiło takie najbardziej skrajne ubóstwo w Polsce. Nie było matek z dziećmi stać na to, żeby kupić dziecku kurtkę, buciki, książki do szkoły. Jak określić taką sytuację? Jak określić sytuację czy zachowanie człowieka, który wraca po kilku latach pobytu w Brukseli i sieje skrajną nienawiść. Nie decyduje się, biorąc udział w kampanii parlamentarnej, nie decyduje się na to, aby rozmawiać merytorycznie, składać konkretne propozycje programowe, tylko obrzuca swoich konkurentów politycznych błotem. Ale to można powiedzieć, że w dwie strony się dzieje. Poza tym on chce merytorycznie rozmawiać, bo naczelni WP i Onetu chcieli zorganizować debatę i Jarosław Kaczyński nie chce wziąć udziału. Sieje jad. I doskonale wiemy, że ten poziom agresji w polskim społeczeństwie od czasu powrotu do polskiej polityki Donalda Tuska diametralnie wzrósł. My jesteśmy przeciwni tego typu polityce. Uważamy, że zwłaszcza w obliczu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, powinniśmy być jak jedna pięść i razem po prostu tutaj współpracować w sprawach ważnych i najważniejszych, a już nie mówię o sprawach poruszanych i które dotyczą Polski na arenie międzynarodowej. No przecież wiemy doskonale wszyscy, że ale to między innymi z inicjatywy, do tego, Donalda Tuska i jego partyjnej ferainy, Polska dzisiaj jest szkalowana od wielu, wielu lat zresztą na forum Unii Europejskiej. Permanentnie i wprost ich politycy, pani Bieńkowska, pan Biedroń, tu lewica akurat, apelują o to, aby blokować środki dla polskich obywateli, środki unijne. Wróćmy do tej debaty w takim razie. Dlaczego Jarosław Kaczyński nie chce wziąć udziału w debacie z Donaldem Tuskiem? To czy wie pani co? Ja uważam, że przede wszystkim tam Donald była Tusk, przestrzeń na merytorykę. No, ale to wie pani, no, jak rozmawiać z człowiekiem, który tak naprawdę sam właściwie co rusz każdego ranka zmienia zdanie? No to jest niepoważne. No. W czym zmieni zdanie? No, we wszystkim. Chociażby w kwestii muru na granicy. To jest jedno z pytań referendalnych. Wiemy doskonale, że Donald Tusk był przeciwnikiem, wykpiewał, wyśmiewał tę inicjatywę, która miała zapewnić i zapewnia wciąż bezpieczeństwo polskim obywatelom. Bo ja przypomnę, że tylko w tym roku, w ciągu pierwszego półrocza prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej było prawie 19 tysięcy osób, nielegalnych imigrantów zwożonych przez Putina Łukaszenkę chciało przekroczyć polsko-białoruską granicę w pierwszym półroczu. W zeszłym roku to było 16 tysięcy. W związku z tym widzimy, że jednak ta fala nielegalnej migracji na wschodzie również wzrasta. Donald Tusk wykpiewał tę inicjatywę. Tak no to samo może było, taka debata tak samo, byłaby szansą, tak żeby samo, sobie wyjaśnić. Tak samo było w wielu, wielu innych, w innych sprawach. To samo jeżeli chodzi o kwestię wieku emerytalnego. Wiemy, że Donald Tusk ma jasne zdanie w tej sprawie.
Dobrze, tylko to nie jeszcze chcę, raz zapytam. Tylko nie chcę tego publicznie deklarować, bo wie doskonale, że Polacy nie zgodziliby się z nim. No to taka debata byłaby idealną okazją do tego, żeby o tym porozmawiali. Nie, no, ale wie pani, to jeżeli najpierw niech Donald Tusk sam debatuje z sobą, niech ustali jedną wersję, której się będzie trzymał, no bo jak rozmawiać z człowiekiem, który jednego dnia w debacie jest w stanie powiedzieć wszystko i obiecać wszystko, a za dwa dni powie zupełnie co innego, no czy zrobić coś innego. To tym bardziej. No, ale niech siądą naprzeciwko siebie i porozmawiają. My jesteśmy partią poważną. Ja traktuję panią poważnie i jeżeli rozmawiamy, to i będziemy rozmawiać na jakikolwiek temat. Jeżeli pani przedstawi mi swoje zdanie, to ja traktuję to jako dobrą monetę i się trzymam tego, co mi pani powiedziała. Natomiast no niestety Donald Tusk na przestrzeni tych ostatnich miesięcy pokazał, że jest człowiekiem bardzo labilnym, człowiekiem, który de facto oszukuje polskie społeczeństwo w wielu sprawach, chociażby również w kwestii nielegalnej imigracji, bo to również tutaj poruszałem. Mówi o tym, że on dzisiaj jest przeciwko nielegalnej migracji. No ale proszę państwa, no wiemy doskonale, jak się zachowywał wtedy, kiedy był szefem Rady Europejskiej, kiedy groził Polsce konsekwencjami i mówił, że to Polska poniesie konsekwencje, także finansowe, wtedy, kiedy nie godziłaby się na ten mechanizm przymusowej relokacji. Ale proszę państwa, od tego czasu, od czasu tej wypowiedzi niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o politykę. No to jeśli oszukuje, to dlaczego nie ma szans, żeby o tym porozmawiać jeszcze raz powtórzę, z Jarosławem Kaczyńskim? Dlaczego się opozycji, dlatego ja tylko jedną rzecz powiem. Politycy Platformy Obywatelskiej również w przypadku nielegalnej imigracji wcale nie zmienili tutaj żadnego zdania, bo ostatnio też się odbywało głosowanie nad stanowiskiem Parlamentu Europejskiego w sprawie nielegalnej imigracji i to stanowisko, bardzo radykalne, które właśnie przewidywało rozdział kwot nielegalnych migrantów, kary finansowe, było poparte przez polityków opozycji. Było poparte przez polityków opozycji, również tych, którzy wywodzą się z Platformy Obywatelskiej. W związku z tym oni co innego mówią w kraju, a co innego robią za granicą. W związku z tym niech Donald Tusk przede wszystkim najpierw sam odbędzie debatę sam ze sobą. Niech sam ustali jakąś wersję zdarzeń. Dopiero potem można się do tego w jakikolwiek sposób odnosić. To też powtórzę się, bo zadając to pytanie przez naszego słuchacza, bo też jedno z takich pytań jest. Dlaczego prezes boi się debaty z Tuskiem? Ale wie pani, no my już... To, że zmienia zdanie, to, że ale tak nikt, jak pan mówi... No ale to nie ma znaczenia? Oczywiście, dlaczego? To niech siądą i sobie wyjaśnią pewne rzeczy, niech powiedzą. Ale to Donald to nie jest argument. Ale no to jest argument, to jest kluczowy argument właśnie. No chcielibyśmy rozmawiać o programie, chcielibyśmy rozmawiać o konkretach. Dlatego niech Platforma Obywatelska, proszę bardzo, przedstawi swój program. My przedstawimy swój program. Poza tym, zresztą wszyscy doskonale wiemy, że dzisiaj Donald Tusk do polskiej polityki wrócił z inspiracji niemieckiej. I dlatego my zaproponowaliśmy debatę z Manfredem Weberem. Zaproponowaliśmy debatę pana premiera Mateusza Morawieckiego. Zaprosił pan premier Manfreda Webera na 2 października. Mamy nadzieję, że jednak będzie jakaś refleksja po stronie niemieckiej i Manfred Weber, szef partyjny Donalda Tuska, zdecyduje się na tę rozmowę i wtedy rzeczywiście będziemy być może w stanie poważnie porozmawiać. Ja nie wiem, dlaczego Donald Tusk tak często zmienia zdanie. Być może to wynika właśnie stąd, że tutaj mówi co innego. Potem nagle dostaje telefon z Berlina i okazuje się, że jednak decyzję musi podjąć zupełnie inne też zmienić swoje stanowisko. No, my naprawdę chcielibyśmy rozmawiać z poważnym politykiem, politykiem, który będzie decyzyjnym, a najprawdopodobniej takim politykiem, jeżeli chodzi o Donalda Tuska, jest właśnie pan Manfred Weber. Stąd nasza propozycja debaty z Manfredem Weberem, a wiemy doskonale, że tutaj jest jakiś problem. Z kim Prawo i Sprawiedliwość mogłoby stworzyć koalicję po wyborach? Taki sondaż pojawił się niedawno dla Rzeczpospolitej, gdzie 30% badanych twierdzi, że najłatwiej Prawo i Sprawiedliwości byłoby wejść w koalicję z Konfederacją. Panie redaktor, my walczymy o samodzielną większość. Wierzymy w to, że po raz kolejny uda nam się wygrać te wybory w sposób historyczny tak naprawdę, bo to byłoby trzecie zwycięstwo z rzędu i samodzielna większość obozu Zjednoczonej Prawicy. Wiemy, że niewiele nam do tego brakuje, także pracujemy. Efekty ostatnich miesięcy pracy widać. Mamy przed sobą jeszcze bardzo intensywny na pewno wrzesień, październik. Wierzymy w to, że uda się zmobilizować i przekonać kolejne kilka procent Polaków do naszego programu. Pozwolę sobie kilka pytań od naszych słuchaczy zadać. Czy planowane jest znaczące zwiększenie liczby obwodowych komisji wyborczych za granicą, tak aby można było spokojnie przeliczyć głosy w ciągu 24 godzin? Ostatnio było około 320, ile dobrze pamiętam, i ma być zwiększone do około 400. Tak, rzeczywiście trwają takie konsultacje, jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Zagranicznych i w porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą, tak aby ten proces mógł przebiegać w sposób sprawny i niezakłócony. Natomiast nie wiem, skąd w ogóle takie obawy się pojawiają.
No ja nie wiem, no czytam pytanie od słuchacza. Nie, bo wydaje mi się, że to przede wszystkim wynika z pewnej dezinformacji, z jaką mamy do czynienia i tutaj przoduje w tym jedna ze stacji prywatnych, trzyliterowa, która nadaje pod 24 godziny na dobę. No, szanowni państwo, jeżeli chodzi o proces liczenia w komisjach wyborczych głosów, tutaj właściwie nic się nie zmienia. No, te przepisy, które w ostatnim czasie zostały przyjęte, one de facto doprecyzowują te rozwiązania legislacyjne, które w polskim systemie prawnym funkcjonują już od kilku lat. W artykule 69 został dopisany taki artykuł 3a. Ja sobie go nawet tutaj ściągnąłem. Pokażę go również, odczytam go może. Mhm. To jest taki artykuł, który został wprowadzony do artykułu 69 Kodeksu Wyborczego z inicjatywy pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Artykuł 3a. Czynności obwodowej komisji wyborczej związane z ustalaniem wyników głosowania w obwodzie wykonują wspólnie wszyscy obecni członkowie komisji. 3b. Mhm. Niedopuszczalne jest wykonywanie czynności, o których mowa w paragrafie 3a, przez grupy członków obwodowych komisji wyborczych lub przez pojedynczych ich członków oddzielnie lub tworzenie z członków obwodowych komisji wyborczych grup roboczych, które wykonywałyby oddzielnie czynności po zakończeniu głosowania. To są przepisy, które zostały wprowadzone, czy ten artykuł 3a, z inicjatywy pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, jeśli chodzi o sposób i procedowanie w zakresie liczenia głosów wewnątrz obwodowych komisji wyborczych. Zresztą od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o sposób przeliczania głosów, były stosowne rekomendacje PKW w tej sprawie, które szły właśnie w tym duchu, dokładnie w tym samym duchu. Także w tym zakresie, szanowni państwo, kompletnie nic się nie zmieniło. Wszystkie głosy będą policzone. Jeżeli chodzi o głosy z zagranicy, to również chciałbym uspokoić, iż mając na uwadze doświadczenia historyczne, pierwsze protokoły z dużych nawet obwodowych zagranicznych komisji wyborczych napływały już do Polski rano, następnego dnia rano, także naprawdę w ciągu 24 godzin wszystkie protokoły spłyną. Ostatnie protokoły napływały około godziny 14-15. Nigdy nie było z tym żadnego problemu. Dzisiaj, jeżeli rzeczywiście, tak jak tutaj sugerują przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zostanie zwiększona liczba obwodowych komisji wyborczych, ta praca de facto zostanie rozdzielona na większą liczbę członków komisji obwodowych, będzie więcej rąk do pracy. Nie ma z tym żadnego problemu. Naprawdę każdy głos, który będzie w urnie i będzie głosem ważnym, będzie na pewno skrupulatnie podliczone. Wracamy do referendum, bo jedno z pytań od naszego słuchacza brzmi, dlaczego w spotach promujących pytania referendalne rządzący już zaznaczyli oczekiwane przez nich odpowiedzi? No, te odpowiedzi wynikają przede wszystkim z kierunków politycznych, jakie prezentuje Prawo i Sprawiedliwość. No, my doskonale udowodniliśmy na przestrzeni ostatnich lat, w którym kierunku pokazaliśmy, w którym chcielibyśmy, żeby Polska podążała i w tym kierunku Polskę prowadzimy. My jesteśmy gwarantem tego, iż te cztery sprawy, które zostały postawione w referendum, nie będą w żaden sposób kontestowane, nie będą naruszone. No, ale to narzucanie odpowiedzi. Natomiast nie, no każdy, nikt nie będzie stał nad nikim w urnie wyborczej i nad kartką jego referendalną. No można było to zostawić bez zaznaczenia. W związku z tym każdy ma prawo brać udział również w kampanii referendalnej. Są określone podmioty, które są wskazane i które mogą wziąć udział w takiej kampanii referendalnej, w kampanii informacyjnej właściwie. W związku z tym my akurat uważamy, że taki powinien być kierunek polityczny. Kolejne pytanie od naszego słuchacza. Czy nie wstyd wam przy żołnierzach, którzy mają być apolityczni i robić kampanię wyborczą, gdzie Jarosław Kaczyński wygłasza słowa o wrogach Polski do członków opozycji? Ale to był, z tego co kojarzę, bo chodzi o piknik w Uniejowie, piknik wojskowy. To był piknik wojskowy. Pan premier Jarosław Kaczyński pełni bardzo ważną funkcję w rządzie. Jest osobą odpowiedzialną między innymi również za kwestie bezpieczeństwa. A to, że to, co robi dzisiaj Donald Tusk wraz z opozycją na arenie międzynarodowej, zagraża bezpieczeństwu Polski, to jest fakt obiektywny. To jest fakt obiektywny. No, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy krajem przyfrontowym, za naszą wschodnią granicą toczy się bardzo brutalna, agresywna wojna na Ukrainie z inicjatywy rosyjskiej, to zamiast konsolidować się, zamiast wspierać się wspólnie, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, politycy Platformy Obywatelskiej na czele z Donaldem Tuskiem wykorzystują swoje koneksje międzynarodowe po to, by politycznie rozgrywać wiele spraw. Między innymi chociażby te związane ze środkami unijnymi, które do Polski powinny wpłynąć. I to jest tak rzeczywiście gigantyczne zagrożenie dla
Ale pojawiają się komentarze także ze strony polityków, czy byłych polityków właśnie w kontekście tego pytania, że angażowanie żołnierzy w kampanię wyborczą to jest rzecz niegodna polityków, chociażby taki komentarz przeczytałam. Ale to nie było żadne działanie kampanijne. To był piknik wojskowy organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Takich pikników w całej Polsce było kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset. Wiele tysięcy ludzi uczestniczyło w tych zdarzeniach, w tych inicjatywach. W związku z tym, tak jak mówię, to nie była inicjatywa partyjna, tylko Ministerstwa Obrony Narodowej. Rafał Bochenek, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj razem z nami. Dzięki serdecznie, panie rzeczniku, za spotkanie. Państwu dziękujemy. Dziękuję, do zobaczenia. Do usłyszenia. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.